that everybody in Wall Street is so smart that their brilliance offsets each other. And that whatever they know is already reflected in the level of stock prices pretty much. And consequently, what happens in the future represents what they don't know. First rule in investment is don't lose. And the second rule of investment is don't forget the first rule, and that's all the rules there are. I mean, that if you buy things for far below what they're worth, and you buy a group of them, you basically don't lose money. Know what you own. I can't believe how many people own stocks. They couldn't describe to an 11-year-old in 2 minutes or less why they own this thing or what it is. Is this the start of a bear market? And in reality, it could be. We don't really look at PE, we're really looking at cash flows, okay. And so we're pretty consistent about that. How do you make the most money as an investor? And the answer is, you do the things that other people don't want. Na samym początku zachęcam Państwa do wejścia na stronę Finansowa Edukacja i sprawdzenia tam wszystkich materiałów, które są na tej stronie. Czy to zakładka portfel, wiele osób pytało, na czym polega portfel na późną fazę hossy i formy tego portfela, ponieważ to są różne portfele, które bazują na ponad 70 firmach. Więc zachęcam Państwa do sprawdzenia tych materiałów w celu na przykład zapoznania się z tym, co sądzimy o obecnej sytuacji rynkowej. Fakty pokazują, że dzisiejsza zmienność i dzisiejsze negatywne implikacje na rynku nie mają wiele wspólnego z typową recesją, w ogóle z recesją gospodarczą, czyli BESSO. BESSO, dla przypomnienia, jest to fundamentalnie napędzany spadek powyżej 20% dla szerokiego indeksu S&P 500, który jest wiodącym wskaźnikiem ekonomicznym. Czyli wyprzedzał wszystkie powszechnie znane informacje i wszystkie informacje dla wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle dla globalnego wzrostu gospodarczego, ponieważ Stany Zjednoczone oraz firmy, które Stany Zjednoczone posiadają, stanowią istotną rolę w ramach globalnego świata wymiany towarów i usług. Co jest istotne? Dlaczego moim zdaniem nadchodzi niesamowita euforia, pomimo że dzisiaj większość osób w to nie wierzy? Pierwszą rzeczą istotną jest fakt, że wiodący wskaźnik ekonomiczny, indeks Lei, jest bardzo stromy, a nigdy w historii, przynajmniej nigdy od II wojny światowej, nie mieliśmy recesji, która by powstała w okresach rosnącego wskaźnika Leading Economic Index. Tym bardziej, że on nie jest wypłaszczony, tylko właśnie jest rosnący i stromy. To pokazują najnowsze dane, które były publikowane przez firmę, która od już wielu lat, od dziesięcioleci publikuje ten wskaźnik. Czyli oczekiwania względem dalszego wzrostu gospodarczego są bardzo niskie, natomiast rzeczywistość, fakty liczbowe pokazują, że nie jest tak źle, jak wszyscy zakładają. A tego typu implikacje tworzą niesamowite niespodzianki i te niespodzianki powinny wyłonić się w przeciągu najbliższych tygodni. Więc tak naprawdę to, jak będzie wyglądała sytuacja rynkowa, powinno się ujawnić w ciągu najbliższych tygodni, a moim zdaniem to wszystko doprowadzi do tego, że ten rok będzie bardzo pozytywny. Bardzo pozytywny, czyli stopa zwrotu szerokiego indeksu będzie co najmniej dodatnia i ta stopa zwrotu szerokiego indeksu S&P 500 powinna być co najmniej dwucyfrowa. Kolejnym elementem, który wskazuje na to, że nadchodzi niesamowita euforia, jest to, w jaki sposób obecnie budowane są nastroje polityczne w Stanach Zjednoczonych. Nastroje polityczne oraz to, w jaki sposób polityka wpływa na działalność firm i na gospodarkę, jest stosunkowo istotne i często bagatelizowane przez uczestników rynku kapitałowego. Natomiast działania polityczne, te pozytywne i negatywne, w bardzo istotny sposób wpływały na to, w jaki sposób zachowywał się rynek akcji. Dlatego systemy oparte o impas polityczny są najlepszym systemem, ponieważ wykluczają możliwość prawie zawsze, nie zawsze, ale prawie zawsze, przeprowadzania negatywnego ustawodawstwa, które zakończy hossę. Takim ustawodawstwem były specyficzne, tak naprawdę część różnych ustaw oraz zasad wprowadzonych w 2006 roku, na przełomie 2006-2007 roku,
które bezpośrednio uderzały w działalność banków, a to doprowadziło do słynnego wielkiego kryzysu finansowego. Więc zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo silne i negatywne może być ustawodawstwo, a dzisiejsze złe nastroje względem prezydenta Bidena oraz względem demokratów potwierdzają to, co już wielokrotnie mówiłem, że w tych wyborach, które się teraz zbliżają w tym roku, midterm election, wybory średniookresowe w późnym listopadzie, republikanie zdobędą bardzo znaczącą większość. Zdajemy sobie sprawę z jednej istotnej rzeczy, że stopy zwrotu po okresie wyborów są prawie zawsze bardzo pozytywne. A to wszystko implikuje jeden fakt, że większość stopy zwrotu pozytywnej, która pojawi się w tym roku, zapewne pojawi się w ostatnim kwartale tego roku. Po drodze odrabiając tą straszną i głęboką korektę. Stopy zwrotu późniejsze po ujawnieniu się impasu politycznego są jeszcze silniejsze i bardzo często doprowadzają do euforii. Należy pamiętać, że trzeci rok kadencji dowolnego prezydenta jest najbardziej pozytywnym rokiem z punktu widzenia cykli prezydenckich i ma bardzo długą historię. Tak naprawdę od lat 30. nigdy nie mieliśmy negatywnego trzeciego roku. Inwestorzy muszą to zrozumieć i ten fakt doprowadza do prostego wniosku, że najbliższe lata dla rynku kapitałowego, globalnego rynku kapitałowego, będą bardzo pozytywne. A przede wszystkim największą okazją dzisiaj są Stany Zjednoczone. Inwestorzy muszą to wykorzystać, jeżeli chcą osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu. I to jest kolejny argument, który podpieram się, że czyli to umocnienie impasu politycznego doprowadzi do niesamowitej euforii na rynku akcji. Prędzej czy później, nigdy do końca nie wiemy, kiedy ta euforia się pojawi, ale widzimy, że więcej elementów sprzyja pojawieniu się pozytywnych stóp zwrotu niż negatywnych. Po drodze implikacje mogą występować, oczywiście to jest całkowicie naturalne. Pamiętamy, że na przykład na przełomie 2015 i 2016 roku mieliśmy kilka korekt, które pojawiały się jedna po drugiej. Taki jest czasami szalony rynek i być może teraz będzie podobnie. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że w trzecim roku kadencji prezydenta, dowolnego, czy demokratycznego, czy republikańskiego, korekty występują niesamowicie rzadko. I moim zdaniem po wykasowaniu dzisiejszej korekty, 23 rok będzie już rokiem niekorekcyjnym, czyli rokiem typowo wzrostowym, który spowoduje, że nastrój inwestorów zmieni się z dzisiejszego skrajnie ponurego na bardziej optymistyczny. Kolejnym elementem, który przemawia za tym, że czeka nas niesamowicie silna euforia, prędzej czy później, mówię tutaj oczywiście o horyzoncie najbliższych paru lat, jest fakt, że stopy zwrotu z IPO, czyli firm, które dopiero wchodzą na giełdę, obecnie są bardzo słabe. To zresztą bardzo dobrze pokazuje ETF Resistance IPO, ticker ma IPO. On pokazuje stopy zwrotu z różnego rodzaju IPO w ramach koszyka firm, które są w tym ETF-ie IPO. I widzimy, że po marcu 2021 roku ten ETF zachowuje się dramatycznie względem na przykład szerokiego indeksu S&P 500. Te stopy zwrotu, które tam pojawiły się, mogły świadczyć o silnej euforii, na przykład na przełomie pierwszego kwartału 2021 roku. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj ten segment, który jest jednym z najbardziej kluczowych z punktu widzenia przyszłych stóp zwrotu i sentymentu rynkowego, jest zachwiany. Widzimy, że IPO, firmy, które wchodzą nowe na giełdę różnymi metodami, czy metodą klasyczną, czy metodą SPAC, mają niesamowite problemy w celu uzyskania kapitału. Dodatkowo widzimy, że dzisiaj firmy, które kiedyś były bardzo modne i mają mimo wszystko jakieś przewagi konkurencyjne, mają duże problemy. Mówię tutaj o branży cyber security, czy nawet branży aut elektrycznych, która przecież bardzo dobrze sobie radzi w Chinach. I mimo wszystko ma bardzo słabe stopy zwrotu z wielu powodów, nie tylko regulacyjnych, ale z powodów negatywnego sentymentu. Oraz pewnych elementów negatywnych, fundamentalnych, spowodowanych oczywiście działaniem rządu w postaci ograniczeń koronawirusowych. Natomiast słabe stopy zwrotu z IPO podpowiadają nam, w jakim dzisiaj położeniu jesteśmy z punktu widzenia sentymentu. Skoro dzisiaj sentyment jest negatywny,
To w praktyce oznacza, że uczestników na tym rynku jest również stosunkowo mała ilość, ponieważ negatywnie spoglądają na przyszłość gospodarczą, pomimo że dane gospodarcze nie wskazują na to, że czeka nas wielki kryzys, przynajmniej na razie. Pamiętamy o tym, że przyszłość pozytywna tylko trochę powyżej oczekiwań tworzy bardzo silne niespodzianki, a to może w każdej chwili zmienić negatywny sentyment. Dlatego IPO dzisiaj również jest wyznacznikiem dla inwestorów tego, co może ich czekać w przyszłości, czyli ponadprzeciętne stopy zwrotu. Przypomnijcie sobie Państwo, jak wyglądały stopy zwrotu z IPO od marca 2020 do pierwszego kwartału marca 2021, a zrozumiecie, na czym polega budowanie się pozytywnego sentymentu, gdy inwestorzy nie do końca zwracają uwagę na silnie istotne fundamentalne wskaźniki, a zwracają uwagę na jakąś teoretyczną przyszłość, bazując na teoretycznych wskaźnikach finansowych i ekonomicznych. Dodatkowo w tych wszystkich pozytywnych informacjach, o których Państwu powiedziałem, występują pewne niedoceniane rzeczy, o których dzisiaj się nie mówi. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętacie, ale polityka obostrzeń była tym, co miało wywołać globalną bessę i rzeczywiście mogła to wywołać. Natomiast dzisiaj widzimy, że również w Europie, która była znana z pewnego rodzaju silnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, chęć ograniczenia gospodarki znacząco spadła. A to tworzy otoczenie, które daje bardzo silny wiatr w żagle dla globalnego wzrostu gospodarczego, ponieważ mimo wszystko Europa nadal stanowi całkiem duży segment globalnego indeksu akcji i globalnej gospodarki. Mało osób o tym mówi, natomiast poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie mamy naprawdę całkiem wiele pozytywnych informacji związanych z PMI, wskaźnikami PMI, które są powyżej wartości 50, czyli powyżej wartości, która oznacza ekspansję gospodarczą, to widzimy, że na przykład wskaźniki PMI dla przemysłu i usług dla Niemiec, Hiszpanii i Włoch wykazały znaczny wzrost produkcji względem tego, co oczekiwało większość analityków. Dodatkowo Francja, która przecież przez wiele osób miała mieć niesamowite problemy, również nadal, jeżeli chodzi o wskaźniki PMI, osiąga swoje czteroletnie szczyty. Czyli mówi się o wielu strasznych rzeczach, ale nie mówi się o tych pozytywnych. Nawet jeżeli Europa wpadnie w jakieś problemy związane z kryzysem energetycznym, ta siła, to odbudowanie się po okresie pandemii, wyłączenie w odpowiedniej porze tych skrajnych obostrzeń napędza sektor usług, który stanowi istotny udział globalnego wzrostu gospodarczego. I co jest najważniejsze, o czym się mało mówi, i moim zdaniem to jest jedna z bardziej istotnych rzeczy, czyli można powiedzieć, że dla wielu osób to się może wydać mało istotne, natomiast moim zdaniem marże są tym, czym i na co inwestorzy powinni zwracać uwagę, w szczególności w okresie globalnej podwyższonej inflacji. Ważne jest to, że marże zysku brutto firm z indeksu S&P 500 wynoszą obecnie 33,8% średnio. Co w praktyce oznacza, że jest to nieznaczny wzrost z wartości 33,5, która wystąpiła w czwartym kwartale 2021 roku, ale uwaga, dzisiejsza wartość marży brutto jest większa niż pod koniec 2019 roku. A pod koniec 2019 roku nikt się nie obawiał, że dalsza globalna hossa będzie kontynuowana. Natomiast dzisiaj wszyscy ignorują te pozytywne informacje. Dyrektor generalny zresztą Bank of America powiedział, że marcowe wydatki na karty kredytowe wzrosły o 13% rok do roku. Ten wzrost wynika w dużej mierze z wydatków na podróże, rozrywkę, restaurację. I musimy zdać sobie sprawę z tego, że różne dane, które wskazują, m.in. dane związane z wzrostem wydatków na kartach kredytowych, wskazują na to, że siła gospodarcza, która również jest oparta na konsumpcji, to jest oczywiście całkowicie naturalne, jest utrzymana pomimo tych problemów, które dzisiaj występują. A to wszystko wskazuje na to, że naprawdę czeka nas w najbliższych latach niesamowita euforia, a inwestorzy nie zwracają uwagi na informacje pozytywne, tylko doszukują się strasznych historii. I zdaję sobie sprawę z tego, że tak szalone spadki agresywne mogą wywołać negatywne odczucia. Ale w 1998 roku spadki były jeszcze większe.
2019 roku również ta korekta była dużo bardziej stroma w kształcie litery V, straszna, a inwestor, który wytrzymał wtedy zmienność, doczekał się bardzo silnych stóp zwrotu. W 1998 roku nawet doczekał się euforii i moim zdaniem obecny scenariusz, który może nas czekać, będzie bardzo podobny. Dlatego zachęcam Państwa do zachowania spokoju i poszukiwania tego spokoju w okresie negatywnego okresu na globalnym rynku akcji. The sun is rising. Look to my coming at first light on the fifth day. At dawn, look to the east.